inwestycja dobiegła końca. Uczniowie tej szkoły czekali na to boisko 5 lat, ponieważ radni podjęli uchwałę na koniec roku 2014, gdzie przyjęli harmonogram rozwoju bazy sportowej, infrastruktury i tam w tej uchwale był zapis, że będziemy budować obiekty i były podane lata i przy szkołach naszych podstawowych, jak również na osiedlach, przy klubach sportowych. I w tej uchwale był zapis, że właśnie w 2019 roku, w tym roku, gdzie kończy się rozwój strategii sportu na terenie gminy Świecie na lata 2010-2019, kończącą taką inwestycją będzie właśnie wybudowanie kompleksu boisk przy SP5. 5 lat szybko minęło. I te boiska oczekiwane tak nie tylko przez tutaj uczniów, ale całą dzielnicę Przechowa dobiegły do końca i dzisiaj uroczyście otworzymy ten obiekt. Mamy stałe kontakty z olimpijczykami, są to nasi przyjaciele, którzy przyjeżdżają na wiele różnych uroczystości, imprez, które organizujemy dla młodzieży. W związku z powyższym myślę, że rzeczywiście to jest dobre stwierdzenie, że szkoła zasługuje na ten piękny kompleks.